Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Wracamy do naszej przeuroczej gry. Dobra. Musimy jakimś cudem zwabić to coś tutaj, a nie mam pojęcia jak. To będzie problematyczne, czemu tu mi jakoś myszka dziwnie łazi. Tutaj nic nie ma. Dobra, musimy chyba przeszukać cały samolot jeszcze raz. No, nie możesz iść na górę. Yo, cześć Super Blaze. Bardzo artystyczna piosenka, muszę przyznać. Ach, dziękuję, dziękuję. To są jedne z moich ulubionych szant. Zresztą jedyne polskie chyba, które zna. Ale to swoją drogą. Tyle płaszczyzn. On ma coś w kieszeni. No proszę. To tabliczka czekolady. Chyba żartujesz. Okej, okay, na trzy. Raz, dwa, trzy. Matko słodycz. Dobra, nie spodziewałam się, że akurat ten koleś będzie miał słodycza, ale to dobrze, nie musieliśmy daleko iść. Kiedy pudełko zostaje sławne, Ania, to ja odkryłam ten talent, tak. A tak swoją drogą gdzieś w Zabrzu, czyli niedaleko mnie, ma być casting na... No mam talent, ale nie wiem, czy już był, czy miał być. Ostatnio widziałam plakaty i tak jakoś się skojarzyło. Byliście? Dobra, to chyba tu. Może jeśli zostawię tu tego cukierka, to go przyciągnie. Mam nadzieję. O, biedny dostał fleszem. Nie potrzebuje tego. No jak to nie potrzebujesz? Weź go ze sobą! Mieliśmy go adoptować. Co wybierasz się? Tak, będę pokazywać, jak świetnie gram w gry. Chyba pójdę z piesem i szybko wezmę prysznic, żeby zdążyć na TR. Okej. Okay. Dobrze, to miłego spacerku, Seba. Co? Mój Boże, kto... Ja skipperowi nic nie zrobiłam, przepraszam bardzo. Nie potrzebuję tego. No to... O, mygy. Co ja mam teraz niby zrobić? Wrócić się znowu? Mygy, co się dzieje z tą myszką? Biedny duszek, no... Udarczek. Trzy razy na tak, złoty grzybek i witaj w półfinale. Zniknął nasz przyjaciel! Gdzie poszedł Nison? Mam nadzieję, że one go nie dorwały. Ktoś musi popilotować ten samolot. Półka. Ale tu coś jest, nie widzę w tym nic specjalnego. Ale no, mryga się! To broń. Pewnie należy do Nisona. Jest jakaś notatka. Brea, weź to, przyda ci się. Zawsze się przydaje, aha. Dostaliśmy pistoleta. Dobra. Jej, nasz Mark! Mark! Skąd wiesz, że o ciebie chodzi? Może o innej Ani mówiłem? Czy z ty? Bo ja już tam cię znam. Czy widziałaś nowego ocalałego w Dead by Daylight? Zależy, który to nowy. Zależy, o którym mówisz. Ania jest niewinna, choć fakt, pierwszy live, gdzie byłem łobuzem, był na jej kanale. O mygy, no skipper, wiesz co? I wszystko na mnie. Ja nie wiem. Proszę, nie bądź martwy. Mark! Co, Brea? O, dzięki Bogu, żyjesz.
Co się stało? Ja nie pamiętam. Musiałem zemdleć. Wszystko okej? Tak, w porządku. Tylko boli mnie głowa. Mark, powiedz mi, co się dzieje? Wszyscy zniknęli. Co? Poważnie? Wylądowaliśmy? Nie, wszyscy zostali zjedzeni. Super. Tak, tak, czysty. Ty zawsze. Mam na myśli Ashley J. Williams. O kurde, to po imionach i nazwiskach też nie będę wiedziała. A jaki był zabójca z nią? Może w ten sposób do tego dojdziemy. Tak w ogóle to może wiesz, dlaczego filmik Jak śpiewasz wyświetlił mi się na głównej YouTube? Nie wiem, Travis, może lubisz słuchać jak śpiewam? O kurde, o cholera. Musieli śledzić nas do samolotu. Kto? Brea, uspokój się. Nie chcę skończyć jak reszta. To mnie prawie dotknęło. Okej, okay, jestem spokojna. Jestem spokojna. Zjedzeni ludzie chcą chyba smaczni, skoro tak. No podobno ludzkie mięso smakuje jak kurczak. Raz był dodatek z samym ocalałym. Aha, no to nie widziałam Super Blaze. To chyba nie widziałam. Zresztą ja w Dead by Daylight gram już bardzo okazjonalnie. Przynajmniej dzisiaj Bra wie, że jest kobietą, bo ostatnio nie była pewna, tak? Każde mięso smakuje jak kurczak. Nieprawda, Lawrence. Nieprawda. Cześć, Bercia. Oj, czysty, czysty. Teraz, widziałaś te stwory? Tak, dwa. Jak wyglądały? Jeden był mały i miał czarny płaszcz. To naśladowało wszystko, co powiedziałam moim głosem. Copycat. On wie, jak on się nazywa, ale to słodkie. Musimy pograć, to może zobaczysz. Musimy? Znaczy nie, ja po prostu nie wiem. Tak jak gram, to głównie jak mnie znajomi namówią na to, ale tak to mi się nie chce za bardzo. Cześć, lisowaty. Jak się przyprawi jak kurczaka, to może i smakuje podobnie. Jezu. Ja nie mam żadnych doświadczeń, ja tylko słyszałam, że tak smakuje, no. Co? To jego imię, Copycat. Skąd do cholery wiesz, jak to coś się nazywa? Takie dałem mu imię, kiedy byłem dzieckiem. Jak wyglądał ten drugi? Wszystko mi później wyjaśnisz. Był ogromny, miał jakieś rurki wychodzące z szyi i wielki uśmiech. Musimy opuścić ten samolot jak najszybciej. Dlaczego? Sprawdźmy, czy ktoś jeszcze przeżył i spróbujmy wylądować. Był jeden mężczyzna, ale nie mogę go teraz znaleźć. Okej, jeśli nie możesz go znaleźć, pójdę do kokpitu i spróbuję zdobyć jakieś instrukcje. Będzie pilotował, rozumiem. Ja dalej mam nią sterować, ale to jest głupie. Ej, ktoś na tym statku nazywał się Copycat, aż to Copycat. Przypadek? Nie sądzę. No, jest coś w tym. Jeśli mięso z człowieka smakuje jak kurczak, to powinienem zostać kanibalem. Oj tam, oj tam. Rurki wychodzące z szyi, dobrze, że skądś indziej jeny. Ciężkie drzwi. To pewnie kontrola drzwi. I dlatego potrzebowaliście ściemnienia ekranu? Jezu! Ale dźwięk! Ja nie mogę. Zawał na miejscu. No zabierz to ze sobą. Nauka latania dla opornych. Wydawnictwo Linie Lotnicze Benz. Czy ja jeszcze mogę coś wyciągnąć z tego kolesia? O, znowu tabliczkę czekolady. Okej. Okay. Mam więcej tabliczek czekolady.
A ja cały czas myślę, że oni rozmawiają o takich cukierkach Kopiko. Ej, no faktycznie były takie cukierki Kopiko, ale one były kawowe chyba, nie? Ja ich nigdy nie lubiłam, bo to kawa, a ja nie lubię kawy. Brea! Nison! Gdzie ty do cholery byłeś? Więc szukałem czegoś, co pomoże nam przetrwać. Z damskiej toalety słychać jakiś płacz. Aha! A jak tam u ciebie? Niedługo święta. W ogóle szykujesz się? O, coś tam szykuję, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się świąt i sowaty. U mnie raczej nudno. Nic ciekawego się dzisiaj nie działo i tak marnotrawiłam czas po prostu. Mają chyba zboczenie z tym już. Do cholery. Myślałem, że to ty. Nison, nie zaczynaj. Po pierwsze, nikogo innego nie ma w tym samolocie. Po drugie, dlaczego zostawiłeś mi swoją broń? Brea, i w końcu się pojawiasz. Mamy 15 minut do lądowania. To nie czas na gierki. Brea, nie przeżyjemy. O czym ty mówisz? Prawie dotarliśmy. Uda nam się. Jestem taki słaby. Do czego zmierzasz? O mój Boże. Cześć, Gabi. Te święta dla mnie głównie z powodu wolnego są interesujące. No, domyślam się. Ach, święta, święta i po świętach. Do lądowania lub katastrofy. No. Ja muszę coś zjeść. To zjedz. To on wszystkich zeżarł! To on jest tym potworem. Tak zrobię za chwilkę. Zaczekaj. Dlatego tylko ty zostałeś. No właśnie, on zeżarł wszystkich. Nie maluję ja jak od dzieciństwa już. Nikt się ze mną nie chce w to bawić i jakoś tak. Nie chce mi się samej. Słaby w sensie, że słaby, czy słaby w sensie, że Brea mu się podoba, o matko. Aha. Ależ plot twist. Dzięki Maja Happy za followka. Dziękuję. Okej, okay, niezły plot twist, nie spodziewałem się. No ja trochę też nie, chociaż w sumie to było dosyć logiczne, że jako on jedyny został, nie? Ja mogę się z tobą pobawić w malowanie. Czysty. Ja się z tobą nie bawię, bo ty jesteś zboczony. Ten. Ale mamy czekoladę, możemy mu dać czekoladę. Nie zbliżaj się. Brea, Brea, o co chodzi? O to, że ci nie ufam. A to dlaczego? O co chodzi? Dziwnie się zachowujesz. O, tak się nie mówi do tatusia. O nie! Do nas! Że tatuś niby. Mój Boże. Pojemny ma żołądek. Przecież kobiety nie mają jajek, tym bardziej do malowania. No. Nie mów tak. Tęskniłem za tobą, mój mały. Ej, ale ona jest kobietą. Sugar daddy. O Jezu. Czysty. To ten tatuś zmienia skiny. O Boże. Jak? Nison, przestań, zatrzymaj to. Nie zastrzeliłabyś swojego taty, prawda, Brea? Co mam wybrać? O mój Boże! Dawno nie zapisywałam. Dla pedofila nieważne, czy chłopak, czy dziewczynka. O mój Boże. No, dopadł go mały głód i musiał coś przekosić. O, Jezus. Co mam wybrać? Ja nie chcę umrzeć. Jak nie, to pewnie ten... Nie wiem, on mnie zje. Daniel nie było w pobliżu. Pomylił twoją płeć, to nie ojciec, zastrzel go. Tak, ale chwila, tak nie zastrzeliłbym, czy tak zastrzeliłbym? Wydaje mi się, że chodzi o tak zastrzeliłbym. Tak, ślepaki lub brak naboi. Nie może zjeść, okej. Okay. Dobra, to tak. Nie jesteś moim ojcem! A to za to w tych...
a to za tych wszystkich ludzi, za tych wszystkich, których dzisiaj zabiłeś. Bra, zaczekaj. Wow. Weź to, sukinsynu. Ha? O-o. To ty. To znaczy... O mój Boże! Nison! O nie! Ona zastrzeliła niewinnego człowieka. O my g... Tylko dramaturgia. No, też mi się wydaje, że to chyba jednak nie on zabił. Ale sukinsyn to nie jest takie brzydkie, bardzo słowo. Ups. Bra, I'm your father. No. No trudno. Tobie to dać broń. Ej, ale wszyscy byliście na tak, więc przepraszam bardzo, to po części wasza wina jest. O mój Boże. Chodź do kokpitu. Super. Nie potrzebuję tego. Świetnie. Biedny gość. Gdzie ostatnio zapisywaliśmy? Tam przy wentylacji chyba. No, chyba tak, ale... Nie wiem, nie będę cofać save'a. Zobaczymy, do czego nas to zaprowadzi, bo to ta historia może mieć jakby chyba kilka zakończeń, ale... jakby te różnice są niewielkie, więc... Więc zostawmy to na razie. Oj tam, Aniu, nie przejmuj się, jeden w jedną, drugi w tamtą, co za różnica. Okej. Okay. Ja nie mówiłam, by mu posłać kulkę w czółko, co z tak zwanym domniemaniem niewinności. Ups. No to takie ups. Cześć, Rainy Days. Tak, dążymy do tego złego zakończenia, jak zwykle, nie? Bra, znalazłaś marszala? Ups. Bra. Tak, znalazłam go. Gdzie jest? Przyda mi się jego pomoc. On nie żyje. Przykro mi, bra, ale mamy duże kłopoty. Nie mam kontaktu z wieżą. I nie mam pojęcia, co robić. Co teraz, Mark? Zawracamy. Mówisz poważnie? Nie, nie mam pojęcia, co zrobić. Świetnie, chociaż umrzemy ze śmiechu. Śmiech. To może zadziałać. Okej. Okay. Brakuje jeszcze zabijania kruków. Tak, Aniu, najlepiej zrzucić odpowiedzialność za swoje czyny na nas. Może i my pisaliśmy, ale to ty pociągnęłaś za spust. Nie, Shaxi, jak mogłeś? To jest nóż prosto w serce. Powinniście brać odpowiedzialność razem ze mną. Ja się was pytam o rady, a wy mnie tak załatwiacie. No... Świnki. Myślałam, że te kropki nad Markiem to muchy, a on siedzi jak zgniłe zombie. Boże, Chiru Janusz. Skipper. Jak grzecznie się pytam was o rady, a wy co? Nie wiem, Fuller, bo dodaję na Facebooku. Macie brać odpowiedzialność razem ze mną. O, i już. Co? Uratujemy samolot śmiechem? Wspomniałaś wcześniej, że widziałaś coś małego w czarnym płaszczu, tak? Tak, i? Musisz to tu sprowadzić. Mark, postradałeś rozum. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Sprowadź to tutaj. Dobrze, że jest osłabiony. Mogę być tędy? Nie, muszę znowu lecieć naokoło. Dobrze, że mam czekoladę. O. Ja mogę biorę odpowiedzialność razem z tobą pod warunkiem, że się skończy dobrze. Super. Pamiętaj, nieważne jaką opcję wybierzesz, i tak będziesz mordercą. No tak, Samku, racja. Nie będę rozbijać samolotu. Teraz już was nie posłucham.
Dobrze, biorę odpowiedzialność, Ania, czytaj grę i wybierz mnie. Ale mi się wydaje, że nawet jeżeli wybierzemy nie, to i tak się to źle skończy. Więc w sumie... No nie wiem. Kamuza się włączyła w ogóle. Tak, ale znając gry, to opcja nie na pewno miałaby też jakieś słabe strony. No właśnie, tak też myślę, dlatego zostawmy to już jak jest. Pa, pa, Adrianox, dobranoc. Ten uczuć, kiedy grasz w Yandere Simulator i w ostatniej chwili przed usunięciem dowodów ktoś cię łapie. Aha. Nie znam tej gry w ogóle. Proszę, zostań martwy. Świetnie. Nie chcę, żebyś się obudził, kiedy będę wracać. Tutaj, czy teraz... Aha, tutaj. Czy teraz wyjaśnisz mi, co to jest? Ma sygnalizator w ustach. Co ma w ustach? Cześć, szpilki Jolki. Dlaczego nie, Aniu? Rozbijanie samolotów bez zapisu gry jest super. To sam rozbij. Zanim zaczniesz, powiedz mi, skąd to wszystko wiesz. Powiem ci. To nie są prawdziwe potwory. Nie są prawdziwe? Te stworzenia są produkowane. Istnieje jakaś fabryka potworów? O kurde. No, nie znam Yandere Simulator. Znaczy, kojarzę mniej więcej, co to za gra, ale jakby nie wiem coś, co się tam robi i co się dzieje. Jaki sygnalizator i dlaczego w ustach? No lepiej w ustach niż w tyłku. Masz na myśli, że ludzie produkują je w fabrykach? Czy to jakiś chory żart? Jeśli przeżyjemy, to ci to wyjaśnię. O mój Boże. Ta gra jest coraz bardziej porąbana. Potwory i spółka. A, okej, okay, dzięki, Anulej. Fabryka potworów, można się tam zatrudnić. Ta gra ma większy plot twist niż Ter. No, wiadomix. Okej, okay, mam sygnał. Halo, czy jest tam ktoś? Halo, tu wieża kontrolna 12. Czym mogę pomóc? Nie masz pojęcia, jak dobrze jest słyszeć twój głos. Więc powiem w skrócie. Nikt w samolocie nie ocalał poza mną i jeszcze jednym pasażerem. To znaczy, że nie ma też pilotów, potrzebujemy instrukcji. Przyjąłem. Proszę trzymać się instrukcji. Upewnij się, że wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy. Okej, okay, brawa, musisz zająć miejsce, potrzebuję drugiego pilota. Okej. Okay. Okej, okay, brawa, jesteś gotowa? Boże, szpilki, Jolki. Nic nie chcemy wkładać nikomu. Fabryka potworów, może stamtąd pochodzę. Nie, lisowaty. Nie jesteś potworem. Dialogi to naprawdę tłumaczyli w Google Translatorze, plus scenariusz napisali ci od szkoły. nie, chyba nie chce mi się grać w Yandere Simulator. Mam ochotę na papierosa. Kupię ci po wylądowaniu. Haha, zabawne, Mark. Okej, wieża kontrolna, jesteśmy gotowi. Nie mogę uwierzyć, że nam się udało. Żyjemy. To nie samolot, o którym mówię. Aha. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak Brea się czuła. Dlaczego jej nie zabrali? Muszą chcieć mnie. Mam różne myśli w głowie. Okej. Okay. Czyż nie? Po wylądowaniu zabrali nas do szpitala. Wypisaliśmy się o 9:45, wciąż mogliśmy zdążyć. Mam tylko nadzieję, że on zrozumie. Siedzimy w metrze. Niech ona już więcej nie pali. Nie chcę nigdzie wkładać, tylko mówiłam, że dobrze, że nie ma ich w tyłku. Oh my god. Mówiłam, że głównie bohaterowie cudem nauczą się pilotować samolot. Oh yeah. Czyli pilotowanie nie jest takie trudne. Tak, myślę, że każdy może spróbować. Więc Mark, gdzie idziemy? Spotkać się z kimś.
z Danem, z przyjacielem. Mark, mam ci przypomnieć, co się stało w samolocie. Bra, nie ukłamuję cię. Ten mężczyzna wszystko ci wyjaśni. Zacznij wyjaśniać już teraz. Tak, bo nie zdążysz wszystkiego. Dlaczego dobrze, że nie ma ich w tyłku? Bo musielibyśmy gadać do tyłka. Albo co gorsza, wyciągać to z tyłka. Ja nie, to wy możecie popilotować samolot. Ale z daleka ode mnie. Jest naukowcem przede wszystkim. Pomógł mi stworzyć Jeevee. Tak się nazywają? Tak, ale on ci to lepiej wyjaśni. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. O mój Boże, faktycznie produkują te potwory. Jest tylko jedna szansa dziennie, by go zobaczyć. Dlaczego tylko jedna szansa dziennie? Nie lubi towarzystwa. Woli być sam. Myśli, że przez to jest bezpieczny. Kto? Dave. Mówiłeś, że nazywa się Dan? Tak, wiem. Nie chciałem za dużo o nim mówić. Wow! Zmienił imię, ale dużo. Będziesz przelatywał koło Kato, aby ani pomachać samolotu. O Jezu. Kiedyś miałem symulator lotu i nigdy nie wylądowałem. Propilot. Gratulacje, skipper. Za niewylądowanie. Ta logika, no. Dlaczego? Im więcej wiesz, tym większym niebezpieczeństwie jesteś. Więc Day brzmi jak dziecko prześladowane w szkole. Super. Tak na razie nie wiemy, kim jest Dan Dave. A jest odwrotnie. Wszyscy zawsze się go bali. Kiedyś stworzył coś, co mogło wysadzić szkołę i został aresztowany. Okej, okay, bombę tworzył? Nazwijmy go Danonek. O mój Boże. Nikt tego nie użył, prawda? Użył. Jezu, brzmi jak psychol. A bra jak braja. Powiedz mi, Mark, tak? Dlaczego zabrałeś moją latarkę, kiedy spałam? Wybacz, nie chciałem. Potrzebowałem tylko... Ha, w porządku, Mark. Nie spałam. Przepraszam, Breja. Nie ma sprawy, Mark. Długo jadą tym metrem. Prawie dotarliśmy. Szykujmy się. Ach, te dialogi. Poziom... Pierwsza klasa. Mogę... O, wreszcie steruję odpowiednią postacią. Mam nadzieję, że jest gotowa. Jesteś gotowa, Breja? Bardziej niż kiedykolwiek. Powodzenia. Okej, okay, tobie również. Grill. Zrobiony we Francji. Le grill. Co to jest do cholery? Grill? Stos skrzynek. Interesujące, delikatne. Ciekawe, co w nich było. Nie widzę w tym nic specjalnego. Okej, okay, jakieś okno, drzwi. Co za plama różowa? Trash. Nie widzę w tym nic specjalnego. To jest kosz na śmieci, a nie trash. Tape Family Reunion. Aha, znowu bawimy się w angielski. O, właśnie, zapis musimy zrobić. Stary 8, zdecydowanie. Wracamy. Nie, stary 8 już było, stary 9. Stary 9. Sej. Breja ma wyraz twarzy jak Rin. Straszne, latarkę jej wyciągnął. Tak, dobrze, że nie coś innego. Nawet jeśli da się otworzyć, nie zejdę tam. Ta różowa plama mnie intryguje. Breja, zaczekaj tutaj, wrócę jak najszybciej będę mógł. Już 9, kiedy to zleciało. Okej, okay, tylko skończę papierosa. To jest to. Przepraszam, Breja. Ale muszę wszystko uporządkować. Okej. Okay. Znaczy, że i tak nie miałeś zamiaru jej zabierać ze sobą? Nie widzę w tym nic specjalnego. Tu jest jadalnia. Muszę zobaczyć najpierw Dave'a. Okej. Okay.
Ale latarka była właśnie jako coś innego. Aha. Story 9 brzmi jak jakiś nick na portalu randkowym. To taki hardkorowy nick trochę. Pokój twórczy, sypialnia, łazienka, posąg. Malowanie oczu. Okej. Gdzie idziemy? Może zobaczymy posąg. Dziwny posąg. Nas w regionie Breja mówimy, jak coś ma konsystencję, delikatnie mówiąc, płynno ciągnącą się. No tak. Racja, szpilki. Ja też tak czasem mówię, ale teraz rzadko. Pokażcie Dave'a, bo jestem ciekaw, jak on wygląda. Mamy prywatną makijażystkę w domu, tak? Brakuje czegoś na szyi. O! Czy to nie najdziwniejsza rzecz, jaką widziałeś? Nie mogę z tym nic zrobić. Wygląda jak jakieś wielkie oko. A, chodźmy do łazienki. O, wygląda tak samo jak ta nasza w domu. Coś jest pod tą pokrywą. Czerwona karta klucz. To robiłby coś tak obrzydliwego. W sensie... Wyszło mu to z tyłka? Niezdrowe. Aha. Karta klucz. Czerwona. Okej. Okay. Interesting. Malowanie oczu brzmi najciekawiej. Cześć, Sikierigo. Łazienka jak z katalogu. Wydaje mi się, że to oko wodzi wzrokiem. Nie, chyba nie. Dobra, co ciekawego w sypialni? Nic. Czemu gramy w horror i się śmieje? Nie wiem. Bo jesteśmy już spaczeni, jesteśmy psycholami. Dave? Dave to ja. Mark. Macie... O Jezus Maria, jak on wygląda. Spóźniłeś się. Czemu on ma pomarańczowe oczy? Ale w ogóle pewnie go nie widzicie, bo wam kamerka zasłania. No właśnie w szufladach wydaje mi się, że nie. Musiało boleć, jak wychodziła jeszcze czerwona. Jezu. Jak zjarany z Jamajki. O myky. Tak, jakieś 2 minuty. Znasz moje zasady, Mark. Jeśli się spóźniasz, nic ci z interesów. Mój Boże, jaki on jest bezczelny. Wiesz co? Pip w twoje zasady. To ważniejsze niż te bzdury. Mark, nie musisz się tak zachowywać. Widzimy go. Aha, to dobrze. To jest horror? Kurde, ja tu na luzie oglądam. No teoretycznie jest to horror. No tak jest oznaczone na Steamie. Wiem, że to ważne. Ale pamiętaj, jesteś w moim domu. Więc będziesz słuchał moich pip zasad. Nie wiem, kiedy live z Katała. Zobaczymy. Może jakoś w przyszłym tygodniu, ale może być trochę ciężko. Ogarniemy jakoś. Okej? Okay? Tak. Super. Więc masz już wszystko przygotowane? Przyprowadziłeś dziewczynę? Tak. Ile ma lat? Lekko ponad 20. Trochę młoda, ale okej. Okay. O Boże, o czym oni rozmawiają? Wygląda jak królik. Po połączeniu Marka i Dave'a wyjdzie Monte. Jezu! Pierwsza z nich nie dała rady. Nie dała rady czemu? Wykatała była jak najpóźniej, bo to prawdopodobnie ostatni live'aj, a ja nie chcę żegnać się z tą grą. O, no tak, faktycznie, bo już będziemy kończyć tę grę. Ta z restauracji? Co się stało? Nie ufała ci. Można tak powiedzieć. Boże, czy on prowadzi jakiś dom publiczny? Z taką gracją
Unosi się nad podłogą. LOL. Prawis, nie. Pokój ze światem? Co? Ze świat... Może ze światłem? Nie wiem. Nie tak jak ja. Ja w ogóle nie rozumiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia, po co to zrobiłeś. Była idealnym okazem. Nie pasowała do mamy, wiesz. Czy oni próbują odtworzyć jego matkę? Chcą zedrzeć z niej skórę i zrobić prażynki. What the fuck? Pamiętaj, Mark, jest większe prawdopodobieństwo sukcesu, jeśli zdobędziesz jej zaufanie. Wiem, wiem. Przyprowadź ją tutaj, żebym mógł ją zbadać. Ja nie mogę. Witaj, Seba, z powrotem. Te dialogi, no właśnie. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Okej, zaraz wracam. Stół tortur? Stolik laboratoryjny. Co to? GV Experiment 104, kod mama. Mark, ty szmato zdradziecka. No właśnie. Dialog wyrwany z kontekstu, no. Ten Rasta jest tak bardzo za bardzo zjarany. On ma kompleks Edypa i chce mieć matko-podobną dziewczynę za żonę. Racja. Szaleństwo. Obiekt okazuje oznaki agresji. Gospodarz próbuje odrzucić nowe komórki mózgu. Boże, czy oni wszczepią jakieś komórki mózgowe? Niespotykanie łączą się one z mózgiem gospodarza, tworząc nowe. To już nie jest jedna osoba, ale dwie. Nazywałem ten okaz Chimerą Jeevee. Okej, weird. Dziwne. Mam ten obraz w domu. Ale nie pamiętam, żeby był czarny. Dziwne. Jest tam jakaś aleja z małymi rurkami wystającymi z ziemi. Jak jakiś podziemny piec. Pusta szuflada. Notatka. Jeśli to róża, której szukasz, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Aha. Książki Dave'a. Anatomia człowieka. Układka była wyrwana z innej książki. Interesting. A nie chcę komputer. Komputer Dave'a. Oczywiście znajdę tu wszystkie potrzebne informacje i jak zawsze strzeżone hasło. Dobra. No jak właściciel jest czarny, to i róża czarna. W sumie powinniśmy już powoli kończyć, ale chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi z tą dziewczyną teraz. Jesteś gotowa, Breja? Bardziej niż kiedykolwiek. Powodzenia. Okej, tobie również. Chodźmy i spotkajmy Dave'a. Mark? Tak. Chciałam tylko powiedzieć... Dziękuję. Nie ma za co, Breja. Dzięki, że jesteś ze mną. Ciężko jest znaleźć przyjaciół na tym świecie. Tak, tak, przyjaciół. Chłe, chłe. Przecież przed chwilą się zaczęło. No nie zupełnie, już godzina minęła. Nie, już więcej niż godzina minęła, odkąd gramy. Półtorej. Kiedy nic nie masz. Okej, Breja. Chodźmy. Oboje tu jesteście. A ty kim jesteś? Nazywa się Breja. Nie potrafi mówić? Potrafię. Więc jednak. Mark powiedział mi, że chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tych potworach. Tak, to prawda. Wygląda na to, że mnie śledzą. Szukamy odpowiedzi i powinniście je otrzymać. Od czego zacząć? Znamy się z Markiem od małego, jak już pewnie wiesz. Kiedyś byliśmy najbliższymi przyjaciółmi, prawda, Mark? Spoko, Breja, zaraz będziesz ślicznym potworkiem. Albo jego mamusią. Pożrą jej mózg, no. Tak. Co to ma do rzeczy? Ma całkiem wiele.
Mój ojciec pracował w firmie farmaceutycznej Neos Pharmas. Firma Neo z Matrixa. Opracowywał lek, który miał przywrócić pracę mózgu po śmierci. Oczywiście, jeśli mózg wciąż działał. A, to oni chcą przywrócić jego matkę chyba. Czy coś, nie wiem. Miał on zachowywać pamięć, tak jakby nigdy nie było śmierci. Ale można ocalić tylko mózg, nie ciało. Można też przepisać kod genetyczny mózgu. Jaki w tym sens, jeśli ciało jest martwe? Matko. Breja, spierniczaj stamtąd do dr Frankenstein i jego Rudolf pomocnik. Kiedyś byli najbliższymi przyjaciółmi, a teraz są o stopień wyżej. O mój Boże, Travis, nie, fu. Nie było sensu, ale mój ojciec znalazł sposób. Zaprojektował coś do kontrolowania mózgu, jak robot-człowiek. A, to stąd te potwory! To się robi coraz bardziej pokręcone. Zastępowałoby to ludzkie organy i ciało. Nazwał to Jeevee. Po mojej mamie. Te potwory to właśnie one. Super! Świetne. Cześć, Xenox. Jeśli są tylko robotami kontrolującymi mózg, to dlaczego zjadają ludzi? Dlatego właśnie je testowano. Zaczęto od testowania dwóch głównych funkcji mózgu. Zjadania ludzi? Czyli jedzenie i spanie. No ale to czemu ludzi? Ale one tak szybko się uczą. Ale po co w ogóle projektować coś takiego? Pamiętasz, kiedy powiedziałem, że Mark ma z tym wiele wspólnego? Tak. Widzisz, mój ojciec był wysoko postawionym człowiekiem. Szanowanym, uczciwym i lojalnym. Spoko, Xenox. Ale nawet tacy mają swoje wady. Mój ojciec sypiał z jego matką. O nie! Zdradzali się, no ja nie wiem. Super, że jakiś koleś zrobił apokalipsę zombie, bo chciał zrobić lek na zmartwychwstanie, jakby z Jezusem nie mógł pogadać. O Boże, koleżanka chyba też jest takim potworem. O Jezu, Ulfi. Mój ojciec był zbyt zaślepiony pracą, żeby to zauważyć. Niedługo potem mama go zostawiła. Oboje coś straciliśmy tego dnia. Mój ojciec stracił wtedy poczytalność. Przeprogramował Jeevee w te potwory. Dobra, teraz to ja się sam pogubiłam. O nie. Niedługo potem zabił twojego, Mark. Aha, czyli ojciec tego gościa zabił mojego ojca. Znaczy, ojca Marka, w sensie. Tak? Po tym, jak dowiedział się prawdy. Mark, mówiłeś, że ty go zabiłeś. Breja, ja... Mark, to był błąd mojego taty, nie mój. Wyszło niefortunnie z twoją mamą. Mark, ale możemy to zakończyć. Naprawić wszystko. Proszę, zostańcie na noc. Super, jeszcze nas zapraszam na noc, ja się boję. Ojciec zabił ojca. No, Xenox, w trochę ciężkim momencie przyszedłeś. Niby coś się wyjaśnia, ale jest to bardziej zagmatwane niż cała do tej pory fabuła tej gry. Mam tutaj pokój gościnny. Okej. Okay. Mamo, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie wiem, czy jestem w stanie. Może Dave zrozumie. Mam nadzieję. Gdzie poszła Freya? Nie wiem. Dobra. Kończymy na dzisiaj, po tej dawce dziwnych informacji. Będziemy kontynuować następnym razem. Ale robi się ciekawie. Chłopak, dwie dziewczyny plus noc. Nie widzę problemu. Ty nigdy nie widzisz problemu, Seba. To tu się niby wyjaśnia? Ja rozumiem coraz mniej. Ja w sumie trochę też, ale no teoretycznie oni nam coś próbują wyjaśnić. Aczkolwiek to jest dziwne wszystko i pokręcone strasznie. Może się myje. Tak, pewnie prysznic znowu powie, że ją obserwujemy. Czyli tak, ojciec Marka miał romans z matką Danonka. Ojciec Danonka zabił ojca Marka i niechcący zabił matkę Marka. Nie wiem właśnie, co z tą matką w końcu.
Czy ona też została zabita przez niego? Nie wiem, no ludzie, no, trudne rzeczy. Dobra, kończymy z tą grą na dzisiaj. Ja już powoli uciekam. Dobrze, życzę ci miłego wieczorku, albo dobranoc, Laurens. Dobranoc. No, chcę, żebyśmy ją obserwowali przecież, no tak. Dobrze, to kochani, zrobimy sobie przerwę. 5-10 minut. Zrestartuję live'a i usłyszymy się za chwilę na Shadow of the Tomb Raider. Czy jest jakieś streszczenie tej gry albo opracowanie? Nie wiem, Travis, musiałbyś zobaczyć. Może na YouTubie jest jakieś. Także za chwilę się przełączamy na Tomb Raidery. Tak, będzie jeszcze live. Spokojnie. No, to słyszymy się za 5-10 minut.